Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj sałatka z kurczakiem, z solonym jabłkiem, papryką oraz sałatą lodową przyprószona ziarnami słonecznika. Czasami, kiedy na dworze jest gorąco, szczególnie w takie upalne dni, nie mam ochoty na szykowanie jakiegoś bardzo wyszukanego obiadu. Nie mam ochoty ani na szykowanie, ani na jedzenie czegoś gorącego. I w takie dni sałatka mięsna sprawdza się naprawdę rewelacyjnie. Ta dzisiejsza jest bardzo lekka, bardzo soczysta i zapewnia fajną grę smaków oraz tekstur. Bardzo ją lubię i mam nadzieję, że Wam również przypadnie do smaku. Przepisy i składniki podaję na www.skutecznie.tv, gdzie serdecznie zapraszam. No i jak to sałatkę, robi się ją naprawdę bardzo szybciutko i za chwileczkę pokażę, jak ją przyrządzam. Zapraszam. Zaczynam od przygotowania sosu. Do naczynka dodaję niepełną łyżkę, jakaś łyżeczka świeżo wyciśniętego soku z cytryny. Niepełną łyżkę oliwy z oliwek. Łyżeczka octu balsamicznego. Oraz odrobina ziół. Sos odstawiam na bok, aby składniki się przegryzły, a sama szybciutko szykuję sałatkę. Jabłko myję, dzielę na ćwiartki, pozbawiam gniazdek nasiennych, po czym dwie ćwiartki, czyli połówkę jabłka, kroję w bardzo cieniutkie talarki. Ja kroję tak w poprzek ćwiartki. Jabłka przekładam do miski. Moje plasterki są takie dość cieniutkie. I przypruszam je teraz solą, czarnym świeżo zmielonym pieprzem oraz czerwoną papryką. Niewielkie ilości, tylko chodzi o to, żeby jabłka zmieniły smak. I kiedy już ładnie pokryły się przyprawami, odstawiam je na bok i szykuję pozostałe składniki sałatki. Paprykę myję, pozbawiam gniazdek nasiennych i wykorzystuję tylko połówkę. Kroję ją teraz w cieniutkie paseczki. Następnie jedną opieczoną w soli i papryce pierś kurczaka kroję teraz w cieniutkie paseczki. Następnie dodaję sałatę lodową, mniej więcej pół główki. Liście sałaty rwę na drobne cząstki. I kiedy wszystkie składniki ładnie pokryły się już przygotowanym wcześniej sosem, sałatka jest gotowa. Odstawiam ją teraz na jakieś 10 minut, najlepiej pod przykryciem, aby smaki się ładnie przegryzły, po czym od razu podaję. I gotowe. Na koniec przypruszam jeszcze ziarna słonecznika. Ja daję taką solidną garść. Słonecznik można przedtem uprażyć na patelni, ale nie jest to obowiązkowe. I sałatka gotowa. Prosta i szybciutka w przygotowaniu, niezwykle smaczna, o bogatym bukiecie smakowym. Lekka, aczkolwiek bardzo sycąca. Mam nadzieję, że Wam posmakuje. Zachęcam do jej wypróbowania i życzę smacznego.